Siemanko, z tej strony Kira i zapraszam na kolejny odcinek z gry F1 2012. Dzisiaj jesteśmy na Węgrzech, w Budapeszcie, na Hungaroringu. I startuję z pierwszej pozycji. Niemożliwe. Niemożliwe staje się prawdziwe. Jak to mówi jedna z reklam. Ale tak, no, tor Hungaroring tak średnio, powiem wam, lubię. No tu dziwy są na pierwszym miejscu, to jest po prostu niemożliwe. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale to jest 1,2 miałem przewagi nad Weberem. To jest sporo, gdyby tak udawało się na kółku nagradzać. No zobaczymy, jak to pójdzie. 18 długich okrągłych, zjedziemy w połowie na 9. Przyjechałem jedno kółko tylko w kwalifikacjach Q3, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Cały czas nie wierzę, że jestem na pierwszym miejscu w kwalifikacjach. Ale bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tej pierwszej pozycji. Oj, to też średnio lubię, więc... Ja myślałem tutaj, że będzie do Q3 trudno wejść. Wszedłem z szóstym czasem do Q3. A w Q3 widzę palona petarda i pierwsze miejsce. Niemożliwe. Niemożliwe, dobrze. No ale mam ze sobą Webera, mam Alonso, mam Fetela, więc... Czy to będzie prosty wyścig? Zobaczymy. Nie powiedziałbym, dobra. Nie wiem, czy te biegi mi tak pomogły, że ustawiłem sobie, podobnie jak w Walencji, pamiętacie, krótkie przełożenia, które też dosyć krótko zastosowałem, krótsze przełożenia biegów. Bo tor, no nie należy do najszybszych. W całym kalendarzu Formuły 1. Więc krótsze przełożenia, mam nadzieję, że zaowocują dobrym wynikiem wyścigu. Zobaczymy. Będzie długi, ciężki wyścig. Gdyby tej szkany. Hungaroring. Pamiętny tor dla kibiców Formuły 1, dla polskich kibiców Formuły 1. Przecież to tutaj na Hungaroringu zadebiutował nasz Robert Kubica przecież. O ile się nie w 2006 roku zadebiutował. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. Zajął chyba w debiucie pozycję na pewno punktowaną. Tyle już chyba dobrze pamiętam. Chyba szóste miejsce zajął. Ale coś mam takie... Kojarzy mi się, że on został chyba zdyskwalifikowany później. Coś było nie tak z bolidem i im nie uznali tej pozycji. Zdyskwalifikowany został biedny. I tak później... Później bardzo ładnie nam on miał trzecie miejsce. Więc... Zrehabilitował się. Pa, niestety przyznawam się, że nie pamiętam, które miejsce zajął. W tym pierwszym jego debiutanckim sezonie już jako kierowca. Tu mnie Weber będzie naciskał pewnie przez cały wyścig. Żeby nam się nie powtórzyła Kanada. Gdzie ładnie się broniłem, a spierdzieliłem i straciłem. Pierwsze miejsce jest zajął 4. No bo mówię, no tor też średnio, szczerze mówiąc, lubię. Naprawdę, nie spodziewałem się pole position. Bardzo mnie to cieszy. No dobrze, dobrze, dobrze. Byle tak dalej, byle do końca sezonu. Ciułać, ciułać te punkciki i może będzie mistrzostwo. Uminałem się z dobrym bodzie, naprawdę... Wszystkim polecam, którzy chcą zacząć sobie grę w F1, czy nawet nagrywanie, to polecam usiąść, przejść na 100% młodego kierowcę, tamten testy młodego kierowcy i odblokować sobie Williamsa.
Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, na koniec dostałem ofertę od Sauber, ale ją odrzuciłem, bo nic z Saubera. Wiedłość ten, który siedzi ciągle i gada. No dobra, dobra. Sauber jakoś mi nie pokazuje tej formy dobrej w tym sezonie. Przez Williamsa tylko ja pokazuję dobrą formę. Maldonado tam chyba 25 punkcików raptem zdobył. I się tak zastanawiam, kogo tutaj na rywala sobie wybrać. Jak się powiem wam, zastanawiam, myślę. Nie chcę Alonso brać na rywala. Jak już miałbym przejść do Ferrari, to bym chciał właśnie z Alonso być ze sobą w zespole. Jeżeli... Nie, Vettela też nie będę mówił, że Vettel jest daleko w klasyfikacji. Chyba, że będę mógł Vettela wybrać. Ja bym wybrał Vettela, teraz z Markiem Weberem bym jeździł w zespole. Ale najbardziej prawdopodobne będzie to, że wybiorę kogoś z duetu McLarena, czyli Hamilton bądź Jenson Button. No to ja mówię, ale on nie chce wybierać, bo wolę, żeby on jeździł. Bo masa punkcików nie zdobywa. Więc to się nie opłaca w ogóle. A jedną rzeczą jest zdobyć mistrzostwo indywidualne. A jeszcze jedno mistrzostwo czeka na pasie. Mistrzostwo konstruktorów jest równie ważne. No ale do tego jest potrzebny dwóch równorzędnych kierowców. Wygrałem się z tym sam, niestety. Kurde. Nie odpuszczę. Dobrze, mam też cztery powtóreczki. Tego mi na koopie brakuje. A na tym zakręcie lubię wypadać. Za ostro na nim czasami jadę. Często zapominasz, żeby nie dodawać gazu na tarkach, bo na tym jest bardzo, bardzo łatwo stracić przyczepność tylnej osi. I masz to się starą. Ale widzę ta przewaga taka, no powiedzmy trzyma się te 1, 1,3. Nie wiem, jak ja od Webera pojechałem, 1,2 sekundy szybciej na porze. To jest po prostu aż dla mnie dziwne. Patrzcie, jaki czas ma masa, patrzcie, jaki ja mam czas w tym momencie. No, co prawda... Kwalifikacja, której mamy cały czas dostępny DRS. Mieszanka full leciała wzbogacona, może dlatego. Jednak pamiętajmy, że w najbliższym sezonie już... Przy najbliższym sezonie DRS, treninga i kwalifikacji będzie tylko dostępny w strefach. To jest duża zmiana. I powiem wam, że naprawdę zmiana, jak dla mnie, może być na lepsze. Bo w końcu te czasy treningowe, czasy kwalifikacyjne będą porównywalne do tempa wyścigowego kierowców, a nie będą odstawać o te kilka sekund nawet. No tak jak ja mam teraz tu 1,26, to w kwalifikacjach wycisnąłem 1,22, to są 4 sekundy. Gdybym w kwalifikacjach pojechał maksymalnie 1,26, to ja bym był na miejscu chyba poza pierwszą dziesiątką, więc to jest duża zmiana, ale bardzo przydatna, mi się bardzo ona podoba. Mamy dzisiaj 18 lutego, został miesiąc, nawet mniej niż miesiąc, do rozpoczęcia sezonu w Australii. Sezon zaczynamy 15 treningami, później mamy 16 trzeci trening plus kwalifikacje, 17 najważniejszą część weekendu, czyli wyścig. Jak obstawiacie? Kto wygra pierwszy wyścig?
To pokaże się w tym pierwszym wyścigu z jak najlepszej strony. Który zespół, który kierowca, według Was? Zacznę od siebie, tak szczerze mówiąc. Ciężko. Nie patrzyłem dokładnie na wyniki testów JRS. Jeszcze teraz mają być nas jeszcze jedne testy. No tak w tym momencie no nie jest osobiście ciężko powiedzieć, kto mógłby powalczyć. No standardowo oczywiście no Red Bull, McLaren, Ferrari, no te trzy bolidy, to tak, okej. Okay. Ale może się włączy Mercedes? Już mają Hamiltona teraz już nie. Jednak klasowy kierowca. Niestety, no w średnim bolidzie. Nie wiem, jak teraz Mercedes się zaprezentuje. W poprzednim sezonie jedna wygrana. Chyba jeszcze do tego były ze dwa podia. Michaelowi Schumacherowi udało się zająć trzecie miejsce. No i zaś mi opony. Ojejujejuju, co jest z oponem? Już tak styrałem opony. Tak, broń się przed Weberem. Tu gadu, ty mi opony puszczają. Dobra. Jedziemy. Zrobimy taki myk. Zostało 11 okrążeń, ja jadę teraz. Ale wracając do tego, co mówiłem. Ciężki wybór, kto mógłby wygrać pierwszy wyścig. W ogóle. Może nie. Odstawmy nie tyle kto wygra pierwszy wyścig, tylko pierwszą trójeczkę pierwszego wyścigu. Ja powiem od siebie tak. Wygra pierwszy wyścig, zwycięzcą będzie Fernando Alonso w Australii. Drugie miejsce zajmie Mark Webber. A trzecie miejsce zajmie Kimi Räikkönen. Takie jest moje zdanie. Jestem ciekawy waszego zdania. To ja mówię. Alonso pierwszy, Weber drugi, Raikkonen trzeci. Tak, dopiero wyjechałem, a ty już mówisz, że tak jest okej. Okay. Nie mieliśmy jeszcze porównania, jaka jest strata albo cokolwiek, ale dobra. Ja przyjdę też mogę. Więc piszcie w komentarzach. Jaka będzie według Was pierwsza trójeczka pierwszego wyścigu? Mam nadzieję, że zaraz te 11 zespołów, co jest, wskoczą te zespoły. No może równą walkę, tak ciężko powiedzieć, no bo. Powiedzmy sobie szczerze, trzy najsilniejsze zespoły w stawce to jest McLaren, Ferrari i Red Bull. Mercedes i Lotus. No, powiem tak, no pukają do najlepszych, ale no nie mogę ich zaliczyć do najlepszych. Ojojojojoj, czyżbym wyjechał za... O! Kto to przede mną wyjechał? Alonso! No ty! A ty, gdzie ty? Nie będzie twoje miejsce? Blokujesz wewnętrzną, skubany! No i żeby teraz tylko mi nie odjechał, teraz będzie mój. Zużyjemy cały kers? Ach, byle, wyjechałeś Alonso, wyjechałeś, sorry, ale niestety nie dałeś mi rady. Tak, zużyłem cały kurs na tą walkę. Ślizga mi się trochę, powiem wam, ten bolid na tym torze teraz, na oponach twardych, na twardej mieszance mi się ten bolid ślizga. Z
zapytałem was o pierwszą trójkę pierwszego wyścigu. Teraz was zapytam o pierwszą trójkę sezonu. Jak myślicie? Jakieś gwiazdy nam się pojawią w tym sezonie? Któryś z nowych kierowców? Czy może któryś z teamów, które zamykały stawkę przy tym sezonie się teraz pokażą? A, Weber mnie jednak wyprzedził w boksach. Brawo, Mark Weber. No i teraz mamy twardy orzech do zgryzienia. Jak tu pojechać, żeby go dogonić? Dobrze. Jestem ciekawy, jak obstawia, jak będziecie obstawiać pierwszą trójkę sezonu. Jak myślicie? Moim osobistym faworytem jest Fernando Alonso. Drugie miejsce, kto by mógł zająć? Może Kimi Raikkonen. No tu sobie się należy. A trzecie miejsce? Lewis Hamilton. Hamilton jest dobrym kierowcą. Mercedes się pokaże z dobrej strony. Ja tak obstawiam pierwszą trójkę na zakończenie sezonu. Alonso, Raikkonen, Hamilton. Piszcie, co wy obstawiacie. Może? Coś innego. Może któryś z nowych kierowców? Ale szczerze powiem wam, nie wierzę, żeby któryś z nowicjuszy dał radę być w pierwszej trójce. No niestety, na tam nie widzę gwiazd takich. No, widzicie, Pereza tak nie stawia w pierwszej trójce. Cofnę sobie. Źle trochę pojechałem, tutaj mamy jeszcze trzy cofki. Jak widzicie, Pereza mi stawia nawet w pierwszej trójce, no nie widzę go w McLarenie, naprawdę go nie widzę w McLarenie. No, dla mnie McLaren zrobił błąd go zatrudniając, no, może ja się nie znam. Może się mylę, może naprawdę Perez jest dobrym kierowcą. Na pewno jest dobrym, bo każdy kierowca, który jeździ w F1 jest dobrym kierowcą. No może są wyjątki, ale to wyjątki wszędzie się zdarzają. Siedzę na pełnych obrotach. Staram się go dogonić. Ale mi to nie idzie za cholerę. I to będzie coś, czuję, mam dziwne wrażenie, to będzie powtórka Kanady. Tam była pogoń za Hamiltonem i błąd. Tu jest pogoń za Weberem. Co ja nam powtórkę zużyłem dopiero. Z sobą Fetela. Fuck you, Vettel. Wal się na... na twarz. Muszę w tym pierwszym sektorze nadrobić trochę do Webera. W drugim, trzecim utrzymać to, co odrobiłem. Ślizga mi się ten bolid. No powiem wam, że mi się trochę ślizga ten bolid. No. Chyba nie dam rady odrobić do Webera. O nie, chyba nie dam rady. W trzecim sektorze za dużo do Red Bulli pracy. No. Jakie mam umiejętności, takie mam, ale no gdzie Williams do Red Bulli? Nie, to już jest 3-3. Trochę powiem wam, niestety błąd strategii zrobiłem. I za wcześnie zjechałem, bo bym jechał. Bym jechał cały czas. Przed Weberem zjechał na tym samym kółku co on. To pewnie bym...
Był teraz przed Weberem, ale na trudno. Nie zawsze się wygrywa. Drugie miejsce też mnie zadowala, chociaż będzie Tim trochę płakał, ale ryba mnie to. Drugie miejsce to też jest bardzo dobry wynik. Jest podium, więc będzie dobrze. Ja tak powiedziałem, pierwszą trójkę na zakończenie. Alonso, Raikkonen, Alonso, Raikkonen, Hamilton. Ale może Weber właśnie, skoro teraz tak o nim dużo mówię, że Weber zostanie czarnym koniem sezonu. Zobaczymy. Weber jest doświadczonym kierowcą. Nie, odpuszczam w tym momencie walkę o pierwsze miejsce z Weberem, bo widzę, że nie dam rady. No za wolno, trochę za wolno jadę niestety. No to jest tylko Williams. To, że jest dobrze mi się tym bolidem jedzie, to nie znaczy, że to jest bolid na wygrywanie po kolei wyścigów. A jestem sobie wprost. To jest troszeczkę za wolny ten bolid. Odgrożałem tych samochód. Więc no niestety. Błąd strategii kosztował mnie 7 punktów. No, 7 punktów to nie jest dużo. Weber odrobił do mnie 7 punktów. O, pa. Ale udało się wrócić przed Grosjeanem, więc jest plus. Jezus, jaka tam stawka, jak jej blokuje wszystko. O, rozbili się. Samochód bezpieczeństwa, dajcie mi safety cara, dajcie mi safety cara. No tak, jest 4:20. Dziwi mi się, czemu ja już tak straciłem. W tym momencie już w ogóle tempo straciłem wyścigowe. W tym momencie już jadę tylko na przetrwanie, powiem wam. No i naprawdę, no Williams jest dobrym bolidem. W tym sezonie mieli naprawdę ładny bolid. Odbierzyli zwycięstwo w Hiszpanii. No Weber szaleje. Nie, odskoczył już. Nie ma co. Trzyma tą świetną drugą pozycję, muszę. Do mety i zakończymy ten odcinek sobie wtedy. Sorki, że zamilkłem, ale staram się już skupić na utrzymaniu tej drugiej pozycji, bo no jest już ciężko. Wierzcie, że jest mi ciężko. No właśnie, jakieś głupie błędy zaczyna powoli popełniać. Jednak zmęczenie robi swoje. Zmęczenie robi swoje. 4:27, która będzie 4:30. Jednak. Ile mój organizm może wytrzymać, tyle wytrzyma, ale już. W tym momencie już zaczyna powoli pasować. Chciałem wam dla was jeszcze nagrać spa. No ale no niestety. Dzisiaj nie dam, znaczy teraz nie dam rady, dzień nie dam rady.
Aha. Nie, ja sobie mi się tak przypomniało, co sobie myślę. W najbliższym czasie u mnie na kanale będzie to w postaci albo filmu, albo biuletynu do Was, będzie rozpiska, co będzie pojawiać się każdego danego dnia. To tak jak mi ktoś napisał w komentarzach, za dużo filmów dziennie wrzucę. No, mogę się zgodzić z tym. No jest tego trochę dużo. No, bo wrzucam po 3, 4 czasami, jak mi dobrze mam szykowany materiał. Bo tak sobie myślę, a, wrzucę, niech se leży. Ale nie, to jednak nie jest dobra strategia. Więc pojawi się po prostu rozpiska. Muszę sobie przygotować, za którego dnia wrzucać. No wiecie, jak będą 4 materiały, to jedna osoba obejrzy sobie tylko najnowszy, a wcześniejsze 3, powiedzmy, jak to będzie Z1, wcześniejsze 3 olej, no bo po co? Pomyślę, po co mam oglądać, kto obejrzy ten, obejrzę najnowszy. Ja nie mówię, że są wszyscy, ale no, są tacy, nie wiem, po co wiemy. Trzeba to drugie miejsce niestety utrzymać. I tak mówię, albo w postaci biletynu, albo krótkiego filmu informacyjnego. Jezu, już mi się język łączy. Do tego no, będzie, najprawdopodobniej będzie zrobiony jeden filmik dziennie. Bo jest tego, jest co wrzucać dla Was. Jest F1 i to i single player kariera. I kooperacja, i czasem się młodzi pojawi. I teraz dochodzi nam seria z GTA San Andreas. Mamy na drugą główną serię, czyli Minecraft, więc jest tego trochę. Teraz tylko tak się zastanawiam, jak to zrobić. Bo koopa będzie tak ciężko nagrywać. Nie wiem, jak Leczo będzie miał czas, bo on do szkoły chodzi. Ale miejmy nadzieję, że będzie nam się udawało jeden odcinek wieczorami nagrać. Żeby po prostu chociażby już na zapas materiał. Bo sobie planuję zrobić tak. Jeden dzień F1. Teraz tak. Pytanie do Was. Co chcecie? Czy ja mam podzielić dni F1? Dni, które wypadnie F1. Mam wam rozpisać na przykład poniedziałek F1 multi, środę F1 hop, piątek F1 kariera. Czy mam po prostu sam wybierać materiał F1, który będzie wrzucony, czyli będę miał po prostu większą ilość kariery, to będę wrzucał powiedzmy 3 z rzędu będzie kariery wrzucone. Tak. Powiedzmy, tak jak powiedziałem, to jest to przykładowo poniedziałek, środa, piątek będzie wrzucona kariera. Czy mam to, czy wy chcecie zadecydować? Jeszcze się zastanowię. Piszcie mi w komentarzach, jak będziecie chcieli. Mam sam wybierać, który materiał z F1 mam wrzucać, czy mam wam rozpisać, jak chcecie. No mówię, najwięcej będzie materiału singla, drugi będzie co-op, trzeci będzie multi, bo multi no trzeba się zgrać na multi. Drugie miejsce i niezadowolony. No tak, nieosiągnięta pozycja. To też powinni poprawić w 13, bo to jest trochę denerwujące. Jadę, męczę się, drugie miejsce zajmuję, on jest niezadowolony. Boż. Teraz gadasz, że znakomita jazda, za chwilę będzie opierdziel od ciebie, ale dobrze. O, 40 punktów jest przewagi, teraz tak zerknijmy. Jako przeciwnika mogę mieć Alonso, Hamiltona, Batona, Webera. Tak mi się wydaje. Alonso na pewno upada, bo nie chcę go eliminować z mistrzostw. Bo tak jak widzicie, masa jest ósmy, no to... Z masą. No tak, od ręki biorę masę jako przeciwnika, ale niestety nie wiem, czy będę mógł, wątpię, to jest duża różnica.
No z mojej broni to będzie McLaren. Chyba. Tylko to. Pamiętam, że ma ten. No bo Red Bulla nie wezmę, bo Petal jest dopiero siódmy. No zobaczymy. Chyba wybór przeciwnika jest po Spa. Czy po następnym wyścigu na Moncy będzie przeciwnik. A, nie będzie w pierdzielu, będzie cieszymy się dobrze. Więc tak jak mówię, piszcie mi w komentarzach, czy mam sam wybierać w którym dniu jaki materiał z F1. Czyli po prostu losowo będzie po prostu na rozpisy napisane, że F1 najpierw ja wybiorę materiał. Czy mam jeszcze te F1 podzielić na oddzielne serie F1, czyli F1 Coop, F1 Multi, F1 Single. Piszcie w komentarzach, co chcecie, jak chcecie. Ja się z wami powoli będę żegnał. O właśnie, daję tutaj widzicie jeszcze sekundkę. Wkrótce będziesz mógł zajmieć światu, kto będzie twoim rywalem. Teraz się będę podobał, wiesz, jeśli bym grał, wkrótce już otrzymasz kontrolę jego zespołu. No właśnie, to teraz nie musisz go przyjmować, ale wykonanie rywala to jest po co przyjęcie obowiązku. Aha. No, to nie jest niestety powiedziane. Właśnie, jeszcze takie pytanie do was, bo może ktoś wie, bo lepiej wie. Napiszcie mi w komentarzu, czy jeżeli bym wziął Fernando Alonso na przeciwnika i z nim wygram, to czy ja zajmę fotel Alonso i będę jeździł z Massą? Czy istnieje taka opcja, że zajmę fotel Felipe Massy i będę jeździł z Alonso, bo Alonso jest lepszy w Ferrari, więc po prostu on zostaje, zajmuje masę, masa odlatuje. Piszcie mi w komentarzach, czy taka opcja może być, bo nie wiem, szczerze mówiąc. Na swojej prywatnej karierze wybrałem McLaren, akurat tak mi wyszło. No dobrze, to by było na tyle na ten odcinek, więc ja się z wami żegnam. Komentujcie, łapujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i pa, pa.